Siemanko bądzierno witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie o tokenie Kira. Jest to token, który dostaniemy za darmo, tylko za to, że trzymamy u siebie Chain'a i trzymamy u siebie puls Xa. Ale zanim przejdziemy do tematu, pragnę podziękować X Groszowi za to, że udostępnił mój kanał u siebie na Twitterze. Dziękuję za taką promocję, bo teraz oczywiście. Rośnie presja, muszę robić dobre materiały, żeby nie, nie podpaść. Ja tak sobie zażartuję. Oczywiście dziękuję Xgroszowi. Co ciekawe, obaj mieszkamy w południowej części Polski, bliżej nam do Bieszczad niż do innych regionów w Polsce. Wiem, że Xgrosz mieszka prawdopodobnie w Bieszczadach. Ja mam też do Bieszczad bardzo blisko, tak więc tym bardziej mi miło. Oczywiście u Xgrosza na YouTube na kanale, oprócz tego, że na YouTube to polecam również Twitter śledzić Xgrosza, bo dużo tu rzu rzuca informacji nie tylko z świata, ale też z, z innych, można powiedzieć, regionów tematycznych. A na YouTube X grosza, czyli krypto kamikaze, pojawiło się kilka nowych filmów, o których wcześniej nie mówiłem. Każdy z nich polecam obejrzeć. Jak widzicie, już każdy z nich obejrzałem. Masa informacji nie tylko z krypto, również z życia codziennego i z podejścia do różnych spraw. Jedyna rzecz, której żałuję, to że nie trafiłem na ten kanał dużo wcześniej, zanim w ogóle wystartował HEX. Wtedy bym był już. W Heksie. A tak, jesteśmy wszyscy w pulszczeniu, się i czekamy na start sieci, który może ruszy w ciągu miesiąca. Jak to powiedział w ostatniej debacie sam Richard Hart. Chociaż on ten miesiąc już podawał kilka razy, więc to tak trzeba brać przez pół. Dobra, przechodzimy do tematu. Tu jeszcze Rafał Zaorski, zanim przejdziemy do naszego Kira Tokena. Tu jeszcze Rafał Zaorski, którego cały czas przybywa obserwujących. Jeśli zajmujecie się tradingiem, jeśli szukacie można powiedzieć mentorów albo kierunku zagrań, to myślę, że warto obserwować Rafała, bo naprawdę ma nosa do, do, do tych swoich zagrań i robi naprawdę świetne wyniki. Tutaj, godzinę temu, zagrał shorta scalping na Ethereum przy 3440 i już. Ethereum jest po 3390 około więc już jest na plusie jakieś pewnie 50 koła. W dolarach, oczywiście. I to kilka razy już pokazywał swoje, jakby shorty, swoje longi. Ostatnio na longu, jak się nie mylę, gdzieś tu się pochwalił. Potężny zagrał long Ethereum i BTC, na których zrobił 5,2 miliona dolarów, czyli 22 miliony złotych. Oczywiście tu chodzi też o kapitał, który w to wkłada, dlatego takie są to ogromne wyniki, bo gra tutaj milionami, żeby miliony zarabiać. Tak więc, jeśli szukacie pomysłów w tradingu, kiedy wchodzić, kiedy wychodzić, to myślę, że warto konto Rafała śledzić. U Rafała podoba mi się to, że właśnie nie sprzedaje żadnych szkoleń, nie występuje za kasę, nie reklamuje brokerów. I tak dalej, czyli po prostu nawet wiem, że nie zapraszał u siebie na imprezy, nikogo też sprzedaje jakieś kursy, jakieś książki i inne tego typu sprawy. Ostatnio właśnie była impreza Art of Speculation, gdzie był Rafał Zorski, była, była debata fajna. Jest na YouTube ta debata Rafała Zorskiego. Tam rozmawia z trzema czy czterema innymi osobami na scenie i jest warta oglądnięcia. Trwa chyba dwie godziny, z pewnością sobie ją znajdziecie. Nie wiem, czy tutaj nawet tej debaty nie rzucił Rafał. Proszę, Ukraina to początek, Bartosia, Krzy Skrzypczak i tak dalej, i tak dalej. Tak więc polecam sobie ją obejrzeć, bo naprawdę dużo informacji. I podejście do wojny na Ukrainie od strony spekulacji, od strony wo wojskowości i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę wart uwagi temat i warta uwagi debata. Ale przechodzimy do naszego tokena Kira. Dzentra zdecentralizowany token Kira. To jest właśnie jego, już zaobserwowałem, dam jeszcze sobie dzwoneczek, token, który będziemy otrzymywać za to, że trzymamy PULSE X i PULSE Tu już tu zadał pytanie, kiedy zobaczymy airdrop Kira. Oczywiście airdrop to jest rozdanie za darmo tokenów. Taki skrót airdrop. Tak więc ktoś tu zapytał, kiedy, już, kiedy yy, zobaczymy. Jakiś czas po uruchomieniu Kira, który będzie jakiś czas po Pulse Czyli najpierw Pulse później tokeny pracujące na Pulse I wtedy będzie ten iDrop Kira. Ale przyjrzyjmy się temu tokenowi iDrop Kira, co to jest w ogóle. Już tutaj jestem już na stronie Kira Token. Przetłumaczyłem sobie. Przetłumaczyłem sobie dział about, czyli na temat Kira. Możemy tu trochę poczytać. Na temat Kira. I tu, co, co mnie tu najbardziej ciekawi w Kira. Oczywiście ma tu już dwa audyty: Certika i Hakena. Płynność będzie zablokowana w 100% na Swap i będą to 100% zdecentralizowane. Tu oczywiście, że działa 500 razy szybciej niż Bitcoin. No chodzi tutaj yy, o sieć Pulsechain. I korzyści płynące z tokena Kira. Nie składamy ofiary to nie ma sacrifice. Tylko dostajemy po prostu za to, że posiadamy X lub pulsa na puszczenie Rzut Kira rozdziela taką samą kwotę dla ofiarodawców Pulse Chain i pulzix, X, co oznacza, że dostaniemy taką samą kwotę jak wszyscy inni. I prawdopodobnie chodzi właśnie o te 1111 tokenów kira. Czyli każdy, kto posiada Puszczana lub Pulse Xa, bez względu na to, ile tego posiada, dostanie. 111 tokenów Kira. Będziemy wbijać rzadkie monety kolekcjonerskie i inne przedmioty na NFT na Mintra IO. Co to jest Mintra IO? Nie wiem. Szczerze nie mam pojęcia, co to jest. Zaraz zobaczymy. Marketplace dla NFT. Dobra, brak monet założycielski. Mobilny branding. Czyli możliwe, że aplikacja mobilna. No, i tu oczywiście jakieś najbezpieczniejsze uruchomienie monety w Puszczeń. to już takie mniejsze pierdoły Tak więc to, co nas bardziej interesuje, najbardziej interesuje w tym całym projekcie, to to, że dostaniemy go za darmo. Jeśli tylko będziemy posiadać, jeśli braliśmy udział w poświęceniu na Pulziksa Pulszejna, czyli na Pulsa, dostaniemy za darmo token Kira. Oczywiście zostaje Wam link, może znajdziecie coś tutaj ciekawego, zostaje Wam link do strony Kira, zostaje Wam link do. Twittera Kira zostaje wam oczywiście linki również do X Grosza, do Rafała Zaorskiego i do Richarda Harta. Richard Hart, czy coś nowego o Richarda? Wycinki z debaty, gdzie Richard oczywiście zagina młodszych Bitcoin maksymalistów. Oczywiście Richard rzuca też dużo. Postów spoza tematyki kryptowalut, tematyki politycznej, tematyki społecznej. Oczywiście fury i tak dalej, udostępnia dalej no, reklamy Pulsa, reklamy Pulsa, hexa to zdjęcie dalej nie będzie to jest zrobione. Co to za filar? Gdzie to może być? Te budynki takie, nawet wszystkie skojarzyłem, że może to być gdzieś w Polsce, ale chyba nie, tak więc u Richarda na razie w za wiele nie ma. Czekamy na potwierdzenie, kiedy rusza ta sieć główna, a tymczasem 8 minut. Mówię, dziękuję za odcinek i mamy to, ten pierwszy token iDrop, który dostaniemy. Podobnie było z siecią Ethereum, jak startowała, że dużo było iDropów, podobnie na Bitcoinie, dla osób, które tylko trzymały Bitcoina i. Ethereum na przykład i dostawały IDROPy różnych tokenów za darmo Wystarczyło tylko tam potwierdzić w pewnym momencie, że chcemy je otrzymać i tak dalej A w tym przypadku, w przypadku Kira takiego czegoś nie ma Tutaj macie informację We are eye dropping the Pulse plus pull sacrifice set and it's not action on your part to claim it Czyli nie wymagamy żadnej akcji, żeby zatwierdzić IDROP Pulse airdrop właśnie tego Kira tokena Wiem, że ten token Kira pojawił się już na sieci V2B. Tu jest by. i tutaj mamy informację. Kira jest on V2B Testnet. Tutaj mamy ten adres, czyli możemy sobie na tej właśnie stronie wkleić na słapie ten adres i możemy swoje tokeny na sieci testowej już wymienić na Kira. Na sieci testowej PulseChaina, czyli na tym właśnie słapie PulseXa, PulseChaina możemy już sobie Kira kupić jako token testowy, żeby się pobawić. Tak więc czekamy na więcej informacji, na więcej tokenów, które się pojawią. Może będzie więcej idropów, myślę, że na pewno po drodze. Tak więc dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego odcinka. Yo!